Zatonięcie, katastrofa Titanica. 14 kwietnia 1912 roku o godzinie 23:40 marynarze Frederick Fleet i Reginald Lee, pełniący służbę na bocianim gnieździe na Titanicu, zauważyli górę lodową. Niestety było za późno i chociaż po trzykrotnym uderzeniu w gong przekazali do sterówki informację o tym, że przed nimi znajduje się góra lodowa, doszło do uderzenia, zatonięcia, a śmierć poniosło ponad 1500 ludzi. Zacznijmy od tego, w jaki sposób do tego wszystkiego doszło. Frederick Fleet natychmiast zadzwonił, kiedy zauważył tą górę lodową i podał na mostek, że góra lodowa przed nami. Iceberg right ahead. Pierwszy oficer będący na mostku, William Murdoch, przekazał rozkaz sterownikowi mocno w prawo na burt. Czyli wtedy podawano rozkazy na koło sterowe, nie na ster, więc statek miał skręcić w lewo, natomiast do maszynowni dał sygnał cała wstecz. Niestety 37 sekund od zauważenia góry lodowej doszło do uderzenia w tą górę lodową. I tutaj zaczyna się tajemnica, do której wyjaśnienie, można powiedzieć, dopiero niedawno udało się uzyskać. Z jakiego powodu po uderzeniu ten statek tak szybko zatonął i w jaki sposób należy wytłumaczyć to, że statek określany często mianem przez opinię publiczną niezatapialny po prostu zatonął i ponad 1500 ludzi zginęło. Najprawdopodobniej na początku przypuszczano, że była to albo wina zbyt dużego, mocnego uderzenia i że ostre krawędzie lodowca rozszarpały po prostu bok Titanica. Inni twierdzili, że blacha użyta do stalu, użyta do budowy tego statku była za słaba, za cienka. Ale co spowodowało, że 6 przedziałów zostało zalanych. Statek przy 4 jeszcze byłby w stanie utrzymywać się na powierzchni. 6 to było za dużo. Okazało się jednak, że te wszystkie wcześniejsze przypuszczenia były błędne. Powodem niestety było łączenie blach. Wówczas stosowano łączenie za pomocą nitów. Pod koniec XIX wieku wprowadzono hydrauliczne, automatyczne nitownice i do tej pory praca 4 ludzi, którzy nitowali, została zastąpiona, przyspieszona przez to urządzenie. Tylko w miejscach słabo dostępnych pracowały jeszcze te ekipy, można powiedzieć, które nitowały. Niestety, ale te ekipy dosyć szybko się śpieszyły, żeby utrzymać pracę, próbowały jak najszybciej, jak najwięcej zanitować. Nity były już nie z tak dobrego materiału, żeby szybciej można było to wszystko robić i po prostu w wyniku uderzenia nity puściły, blachy wytrzymały, nity puściły i blachy się rozeszły, woda mogła się wlewać do 6 przedziałów. Gdyby te nity były odpowiedniej jakości, to najprawdopodobniej to uderzenie spowodowałoby zalanie 1, maksymalnie 2 przedziałów albo po prostu wgięcie blach i nic nikomu by się stało. Szybkość, chęć utrzymania swojego stanowiska pracy spowodowało, że zginęło ponad 1500 ludzi. No ale powody były też inne. Kiedy stwierdzono, że już uderzono, uderzenie nastąpiło z przodu statku, tam gdzie były miejsca trzeciej klasy, w tych przednich sekcjach. Na inspekcję, na sprawdzenie, jakie straty, co się właściwie stało, udał się kapitan Smith oraz konstruktor statku Thomas Andrews. Andrews po sprawdzeniu, co się stało, stwierdził, że statek za około 1,5 godziny musi zatonąć. Nie ma szans na uratowanie statku. Rozpoczęła się nadawanie sygnału SOS oraz starego sygnału SQD. Spuszczanie szalup, wystrzelono rakiety. Szalup niestety było za mało. Było ich 16. Powinno być ich 48. Nawet te 16, jakby były do pełna załadowane,
powinny pomieścić 1178 osób. Niestety wsiadało na nie dużo mniej osób. W rezultacie tylko 823 osoby wsiadło na szalupy. Na niektórych szalupach było 20-30 osób tylko. Na sygnały nadawane drogą radiową odpowiedziało kilka statków, a właściwie tylko Carpathia zdążyła dotrzeć około godziny 4, kiedy już było po fakcie, i uratowała 703 pasażerów. Mount Temple z powodu kry nie mógł pomóc. Niedaleko była jeszcze Californian, ale wzięli po prostu białe rakiety, że to jest nie na wezwanie pomocy. Wszyscy się bali kapitana na tym statku i po prostu, chociaż był najbliżej w zasięgu właściwie wzroku, to i mógł ratować naprawdę dużo ludzi, to niestety nie wziął on w akcji ratowniczej w ogóle udziału. O godzinie 2:10 woda była już na wysokości przedniej części pokładu spacerowego. Jeszcze wcześniej o 2:00 przestał pracować generator prądu. Wówczas odłamała się też przednia część statku i pociągnęła rufę, która o godzinie 2:20 zniknęła pod wodą. Po około godzinie statek spadł, raczej to co z niego zostało, spadł na głębokość około, na dno, na głębokości około 4000 metrów. W tej tylniej części okrętu było powietrze i kiedy znaleziono ten wrak, okazało się, że to tył jest bardzo mocno zniszczony właśnie z powodu tego powietrza znajdującego się wewnątrz kadłuba. Zginęło 76,4% załogi, 75,5% trzeciej klasy, 56,2% drugiej klasy i 39,5% pierwszej klasy. Oczywiście uderzenie było tam, gdzie ta trzecia klasa przebywała. Pierwsza klasa miała, można powiedzieć, pierwszeństwo, jeśli chodzi o ratowanie się. No i niestety, jeśli się było w pierwszej klasie, to prawdopodobieństwo przeżycia było o wiele, wiele większe. Oczywiście po zatonięciu Titanica rozpoczęło się śledztwo, właściwie dwa śledztwa. Amerykańskie, drugie brytyjskie. Chociaż wyniki spostrzeżenia troszkę się różniły, to co do jednego się wszystko zgadzało. Przepisy bezpieczeństwa, to ile tych szalup powinno być, były złe i muszą być zmienione. Gdyby było te 48 szalup, no to może by było, no na pewno by było o wiele więcej uratowanych ludzi. Przesunięto też linię żeglugi o 60 mil dalej na południe, tak żeby po prostu to prawdopodobieństwo spotkania góry lodowej było o wiele mniejsze. Wrak odnaleziono 1 września 1985 roku. Ostatnią osobą, która pamiętała katastrofę, była na tyle duża, żeby pamiętać tą katastrofę, była Lillian Gertrude Asplund, która w czasie katastrofy miała 5 lat, zmarła 6 grudnia 2006 roku. Najdłużej żyjącymi osobami będącymi na Titaniku była Milvina Dean, zmarła 31 grudnia 2009 roku, miała 2 miesiące w czasie katastrofy. A taką najdłużej żyjącą osobą, która była właściwie prawie dorosła, kiedy była ta katastrofa, była Edith Brown, urodzona 27 października 1896 roku. Zmarła ona 20 stycznia 1997 roku. Oczywiście, gdyby te nity były odpowiednie, w odpowiedni sposób założone, nic by się nie stało. Gdyby tych tratw ratowniczych szalup było odpowiednia ilość, też uratowano by o wiele więcej osób. Ale gdybać jest łatwo teraz i tym, którzy przeprowadzali śledztwo, też łatwo było gdybać. A doszło do tego, że zginęła bardzo duża liczba ludzi. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do skomentowania, ocenienia, zasubskrybowania kanału. Dziękuję za uwagę.